Dobarek, dzień dobarek. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. U mnie jak najbardziej tak. Przychodzę dzisiaj do Was przede wszystkim z kawą. Tada, jest kawcia. Także zdrówko. I przychodzę do Was z holem. Będę miała jeszcze dzisiaj do nagrania z 3-4 filmy, więc mam nadzieję, że się zepnę w czasie. Tak, przychodzę z holem, słuchajcie, z holem zakupowym, kosmetycznym z weekendu, czyli z tego, gdzie macie już vlog na kanale. Czekajcie, postaram się przesunąć do Was, stoicie na łóżku, na krześle, na statywie, więc jak gdzieś lekko się obraz zatrzęsie, to przepraszam. Pokażę Wam tutaj moje nowości, ja sobie je ułożyłam w takim kuferku, więc dla zwolenniczek, oczywiście dla tych, które uwielbiają moje hole, to serdecznie Was zachęcam i zapraszam, zostańcie ze mną, a dla tych, które po prostu holi nie lubią, no to oczywiście możecie przełączyć sobie kanał. Poprawiam włosy, bo mam włosy do umycia, ale nie myłam wczoraj, gdyż będę chciała nagrać Wam filmik z tą szczotką i czekam po prostu na taki moment, żeby umyć to w ciągu dnia, żeby w ciągu dnia nagrać Wam ten filmik. Ok, lecimy. Więc co zakupiłam? Oczywiście tutaj będą takie przypadkowe rzeczy wybierane, bo wszystko jest wrzucone do jednego kuferka. Rzecz pierwsza, jaką zakupiłam, paletka z I Heart Revolution, jest to Chocolate Orange, taka piękna palecia. Też wiem, że to jest czegoś podróbka i nie wiem, ona chyba była, nie wiem czy nie porównywana, słuchajcie, do Urban Decay Heat, aczkolwiek ja nie wiem, ja miałam tą Heat i ja nie bardzo tu widzę podobieństwo, natomiast faktycznie przy tym, jak można wykonać makijaż, faktycznie gdzieś tam ona troszeczkę jest podobna. Już Wam pokazuję. Schowam Wam lusterko, wyrzucam pacynkę. Ta-da! Tak wyglądają kolorki. Kolorki są fantastyczne, są przepiękne. Ja oczywiście nagram Wam oddzielny filmik z paletkami. W sobotę jadę po resztę moich rzeczy, więc będę miała już je u siebie na stanie. Dlatego będę mogła Wam kontynuować zoom na moje wszystkie paletki. W tym też zrobię zoom na tą palecie. Także takie kolorki uważam, że są fantastyczne, są przepiękne. No i oczywiście tą paletką mam wykonany dzisiaj makijaż. Więc jeżeli byście chciały na przykład taki tutorial tego makijażu, jakby któraś z Was była zainteresowana, oczywiście mówię tu o osobach początkujących, uczących się, no to oczywiście piszcie mi w komentarzach, to przygotuję Wam tutorial tego makijażu wykonanego tą paletką, czyli I Heart Revolution Chocolate Orange. Prosicie też o to, żebym Wam stopowała. Właśnie, a propos, prosicie, żebym Wam dodawała opisy. Ja nie zawsze po nagrywkach pamiętam, ja musiałabym siadać sobie wszystko spisywać. Nie zawsze pamiętam, co w jakimś filmie, dajmy na to sprzed jakiegoś czasu, miałam na oczach, na ustach i tak dalej. Dlatego ja po prostu postaram się robić coś takiego, że będę w każdym z filmików mówiła Wam, co mam na ustach, bo to może gdzieś tam się rzucić w oczy i na przykład co mam na oku, więc w ten sposób, bez szukania, wchodzenia w opisy, będziecie miały jak krowie na rowie to, co mam wykorzystane. Więc na oku mam dzisiaj tą paletkę, czyli I Heart Revolution Chocolate Orange. Jeżeli chodzi o usta, mam na ustach pomadkę, słuchajcie, Laura Mercier i to jest Tarte Decay Maxa w kolorku, słuchajcie, Antique Pink. Tak ona wygląda, nie ma tutaj żadnych grawerowanych napisów. Tak wygląda ten kolorek. Myślę, że jest to kolor chyba dla praktycznie każdej. Bardzo się cieszę z tej pomadki, bardzo się cieszę, że ją mam. Ale tak jak Wam wspominałam, ja nie widzę różnicy między tą pomadką, a jakimikolwiek z Rimmela, L'Oreala, czy Revlonu, czy tam Max Factora. Nie wiem, no nie jest ona na pewno jakaś tam, wiecie, super, a nie, przepraszam, jest Laura Mercier, tylko niewidocznie jest wygrawerowane. Teraz zauważyłam, słuchajcie, tutaj jest, nawet nie widać, bo się światło odbija. Czekajcie, o, pod kąt. Niedługo jeszcze też powinnam mieć, w przyszłym miesiącu będę miała nowy sprzęt, więc mam nadzieję, że ten obraz i jakość nagrywania będzie również poprawiona, będzie lepsza. Więc to jest pomadka, jaką mam na ustach, przypominam, Laura Mercier w kolorku Antique Pink. Więc to jest to i generalnie tutaj to wszystko to, co używam na co dzień. Rzecz kolejna, jaką zakupiłam, to w... albo w Tesco, albo w Aździe, teraz nie pamiętam, czyli Jeansy Allure Accents number 003. Nie wiem, wzięłam z ciekawości, wiecie, że ja nie używam, ale tak sobie uznałam, że może kiedyś jeszcze sobie założę, tak dopnę. Nie wiem, ja nie czuję się z rzęsami, wiem, że są dziewczyny, które nie wyobrażają sobie makijażu bez rzęs. Ja lubię, jak to wszystko wygląda tak naturalnie. Dzisiaj również jest bardzo naturalne te oko, jeżeli chodzi o rzęsy, ale że mam takie ubogie, krótkie, to może czasem po prostu sobie je zaaplikuję. Kwota tych rzęs to chyba 5 coś...
Niecałe 6 chyba funtów. Tak mi się coś wydaje. Rzecz kolejna, już odpakowana, ponieważ używałam Nip plus, plus Fab Lip Topper Top Coat. Patrzę, czy jest jakiś kolorek. Jest 02 Shooting Star. 02 Shooting Star. To jest kolorek, nie widać, ale ja wam też mówię. Także Shooting Star. Czekajcie, dlaczego tutaj nie mogę wam zoomować, kurczę. No nic, może z daleka. Shooting Star. I to jest taki produkt Nip plus Fab. I to jest po prostu topper. To jest taki... Zaraz wam nawet może zademonstruję. O! Coś takiego. I wtedy są takie... I wtedy ten efekt jest taki połyskujący. Ja go używam jako samego błyszczyka i jest naprawdę bardzo fajny. Dość długo się utrzymuje, bardzo ładny daje efekt, także polecam serdecznie. Nie będę mówić cen, bo już po prostu wszystkich nie pamiętam. Rzecz kolejna to jest odżywka, za jaką chodziłam, szukałam, już wiecie o tym, że szukałam ostatnio, jeszcze jak byłam w Iwszym, szukałam odżywki do włosów, takiej bez spłukiwania. Ja je kiedyś miałam, zakupowałam je w Polsce, bardzo byłam zadowolona, miałam różową, miałam tą, teraz nie było różowej, zastałam tylko tą Double Elixir i po prostu zakupiłam. Także bardzo, bardzo lubię tą odżywkę, bardzo fajne są po niej włosy. I tyle. Także, no i właśnie jeszcze ładnie pachnie do tego wszystkiego. Także odżywka. Dalej, rzeczy, które zakupiłam, słuchajcie, w Kiko. Czekajcie, czekajcie. Postaram się pokazać wszystkie tutaj do kupy. Aczkolwiek nie wiem, czy się tu właśnie nie pomieszam, ale chyba to tylko to było w Kiko. I chyba już. Więc zakupiłam 2, 4, 5 rzeczy zakupiłam w Kiko. Pierwsza rzecz, Metal Fusion, jest to róż. Blush Kiko Milano w takim opakowaniu, kolorek 03 Metal Fusion Blush, tak się nazywa. Postaram się wam tutaj zbliżyć chociaż ociupinkę. I ja nie wiem czemu, ale on w pierwszej chwili, słuchajcie, przypominał mi bardzo kolorem ten rozświetlacz przepiękny ze Smashboxa, ten Petal Metal coś tam highlighter w kolorku Rosemantic. Ale jednak się różnią. Wróciłam do domu i mówię, nie, ten jest jednak bardziej różowy. Tak to wygląda, więc opakowanie jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, bardzo ładne. Tutaj mamy lustereczko i za chwilę wam zasłaniam lusterkę i pokazuję wam sam kolorek. Tak wygląda ten kolorek cienia. No, naprawdę jest przepiękny, już wam zesłoczuję. Tak wygląda na palcu i tak wygląda na dłoni. Jest to taki przepiękny, metaliczny, różowy odcień, także generalnie mogłam nawet go dzisiaj troszeczkę zastosować, ale next time. Także coś takiego jest rzeczą kolejną. Czekajcie, gdzieś tutaj miałam papier. Jest. Także będę sobie od razu tutaj wszystko wycierać, bo będą jaja. Ok, więc to jest rzecz pierwsza, jaką zakupiłam. Gdzieś mam tutaj paragony. Gdzieś sobie to przygotowałam, tylko nie chciałam tracić czasu, żeby wam to tutaj szukać. Trafiłam w ogóle na promocję, słuchajcie, w Kiko są mega promocje, 70%, więc spróbujemy znaleźć. Metal Fusion, jest, nie, to nie jest highlighter, czekajcie, green to nie to, to też nie to, Metal Fusion Blush, 2,90. Cena tego różu to 2,90, wygląda on tak. Uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Także to jest rzecz kolejna. Lecimy dalej. Tutaj mam takie dwa produkty. Tak jak mówię, wszystko chyba z tego, co mi się wydaje, większość, jedna albo dwie rzeczy nie są z promocji. Zakupiłam takie dwa produkty, są to produkty również z Kiko, seria to jest Green Me Highlighter Pencil i tutaj mam Rose Regeneration 02 i 01 Restoring Gold. Za chwilkę wam je dwa pokażę, a cena tych produktów to 2,60. Będę mogła od razu pozbyć się pudełek, na co nie mogłam się doczekać. Tutaj w opakowaniu znajduje się temperówka. Super fajnie, mi się bardzo podoba ten pomysł. No i kredka. Wygląda to tak. Jest to właśnie w takiej kredce, także opakowanie leci do śmieci. Wyciągam drugi produkt. Znowu mamy tutaj temperówkę, która... Czekajcie, bo się zassała. Muszę ją wyciągnąć drugą stroną. Ok, super Kiko, temporówka taka do tej dużej kredki, fantastyczna sprawa, bardzo mi się to podoba, także plus dla Kiko. I już wam pokazuję, kolorek ten 101 to jest taki w zimnych tonach i taki troszeczkę jakby...
Trochę taki jakby niby biały, niby taki mroźny, ale nie do końca, bo też ma takie żółte tony. No i tutaj drugi jest bardziej w takich piczkowym takim odcieniu, bardziej taki wpadający w ciepły ton, lekko jakby brzoskwiniowo-różowy. Także tak by wyglądały te dwie kredki. Ja postanowiłam, że wezmę je sobie z myślą o tym właśnie tutaj na łuku Pidyna, ale nie wiem, pewnie do czegoś jeszcze użyję. Być może też tutaj w wewnętrzny kącik oka fajnie może też rozjaśni spojrzenie. Co prawda ja mam już dzisiaj tutaj trochę cienia, ale jak widzicie, fajnie tak rozjaśnia kącik oka, rozświetla. Także zobaczymy. Po 2,60, słuchajcie, nie jest to żaden pieniądz, a bardzo fajne dwa produkty. Także ja mam w kolorku 01 i 02. To są kolejne produkty. Dalej z Kiko zakupiłam, mega się cieszę. Słuchajcie, na pewno pamiętacie, jak Wam zachwalałam jeden produkt, to była pomadka, że ona mi się bardzo szybko skończyła, że jeżeli bym ją gdzieś znalazła online, nie znalazłam, to bym ją zakupiła. I wysłuchajcie, była stacjonarnie. To jest ta pomadka. Zakupiłam ją, wiem, że jeszcze są stacjonarnie, więc nie przejmuję się, bo wiem, że będę mogła sobie ją dokupić. Numerek to jest 501 Jelly Stylo. Tak to wygląda i to jest ten efekt tych takich ust, które po prostu ja uwielbiałam, jak używałam tego w Hiszpanii. To jest ta seria pomadeczek, odkręcamy i ona jest, można powiedzieć, że no ona jest transparentna, ona po prostu jest taka niby przeźroczysta, ale daje taką piękną taflę. I ja uwielbiam ten kolorek, więc jakbyście chciały tak sobie nabłyszczyć, nawilżyć i przy okazji jakby troszeczkę uwypuklić, powiększyć usta, to spisuje się fantastycznie. Fajnie smakuje, fajnie się nosi, fajnie się aplikuje. Bardzo, bardzo fajny produkt. Polecam serdecznie. I cena tej pomadki to chyba. To w sumie nawet nie była pomadka, wiecie co to było? Zaraz Wam powiem, co to było. Co to było? Ty nie byłaś pomadką, poczekajcie. Nabłyszczająca pomadka zapewniająca efekt mokrych ust. No właśnie, nawilżam serdecznie. Cena tej pomadki to chyba. Tak, 6,90. 6,90. Teraz kolejny produkt, Colored Balm Lip, funt 70. To jest taka rzecz. Tak wygląda opakowanie i to jest nic innego. Kolorek to jest 05, o numerku 05 i to jest znowu podobna sytuacja, te takie samo opakowanie, z tym, że tutaj mamy już balsam taki koloryzujący rzekomo, ale bardzo delikatnie, ponieważ ja wybrałam ten najjaśniejszy. Widzicie ten taki, on jest taki bardzo bladoróżowy. Pachnie truskawkami, ponieważ jest o smaku truskawki. I to jest balsam nawilżający, świetny balsam nawilżający do ust. Również Wam go gorąco polecam. I tak jak mówię, trafiłam na promocję za funt 70, więc mega, mega super. Dobra, lecimy dalej. Rzeczy może teraz Wam pokażę z Primarka, o ile dobrze będę pamiętała, co tu było. Jedno z tych rzeczy mam dzisiaj na twarzy. Czekajcie, to było też z Primarka, to było z Primarka, to też. To też, to też, to nie. Poczekajcie, muszę się tutaj poogarniać. To już nie, to też nie było z Primarka i to było z Primarka chyba. Także tak, pierwsza rzecz, to już tylko zostawiłam opakowanie, żeby Wam pokazać. 4 funty. Oliwia sobie kupiła po prostu ten taki kabel do ładowania telefonu z dwoma końcówkami, 4 funty. Ja zakupiłam sobie 3 pary pazurków. Jak wiecie, już mi się pokończyły. Szukałam tych moich najfajniejszych. To były chyba Almond. One się nazywały. I one były takie czerwone, tylko krótsze. Więc wzięłam coś jakby w ich deseń, czyli coś podobnego. Tu mamy Pointed za funta. Tamte też były za funta. Kupiłam właśnie takie paznokcie sobie i Karolinie. Więc to pierwsza rzecz. Drugie pazury to są takie. Bardzo fajnie takie mieniące. Pointed. I tu mamy Pluto. One się nazywają Pluto, a te się nazywają Scarlet. Więc polecam Wam, bardzo, bardzo lubię te pazury. Te kosztowały 2 funty. Jak widzicie, pięknie się mienią tak na niebiesko, tak trochę benzynowo, holograficznie, nie wiem. No i takie jedne skromne, praktycznie można powiedzieć, że na co dzień, za 2 funty Pure Diamonds.
i wyglądają one tak. Ja myślę, że bardzo ładne również do ślubu. Naprawdę, takie piękne paznokcie ślubne. Ja bym z takimi śmiało poszła do ślubu. Bardzo ładny efekt i wydaje mi się, że będą bardzo, bardzo ładnie wyglądać na dłoniach. Także to i 2 funty, nie wiem, czy powiedziałam, więc to jest ostatnia para paznokci. Kolejna rzecz, słuchajcie, pojawiło się w Primarku stoisko z rzeczami, z takimi jakby bardzo tanimi odpowiednikami, podróbkami serii Fenty Beauty przez Rihannę. Także tutaj się nazywa to Pure, tam jest to Fenty Beauty i zobaczcie, bardzo, bardzo podobny błyszczyk, tam co prawda jest inne opakowanie, ale ja widzę, że zamysł tutaj tego jest właśnie taki. 2 funty kosztował ten produkt, to jest taki chyba lip gloss Glory, nazywa się Glory, jeszcze go nie używałam, jest to błyszczyk do ust, zaraz Wam zasłoczuję, wydaje mi się, że będzie bardzo ładnym kolorem, nie czuję żadnego zapachu, tak on wygląda, taki troszeczkę metaliczny, ale bardzo, bardzo, bardzo ładnie się prezentuje, zobaczymy jak się sprawdzi, także 2 funty, to jest pierwszy produkt, Pure. Kolejny produkt na pewno Wam przypomni właśnie ten rozświetlacz, który mamy z Fenty Beauty, który jest taki podzielonym z 2 odcieniami, a tutaj mamy 1 odcień. I to jest to, co ja mam dzisiaj, może nie być aż tak widać, ale bardzo delikatnie, bardzo subtelnie mam to dzisiaj na szczytach kości policzkowych. Jest to również Pure Arctic Eyes Highlighter. Taką wygląda, no jak widzicie, bardzo się odbija światło. Jest to przepiękny rozświetlacz. Ja Wam go polecam serdecznie, z całego serca. 3 funty to jest cena tego rozświetlacza. Mamy super lusterko, naprawdę świetne. I mamy sam produkt. Tak to wygląda, jak widzicie. Piękna tafla i uwaga, uwaga. Tutaj mamy też wygrawerowany napis Pure. I rozświetlacz prezentuje się tak. Naprawdę jest świetny. To jest ten efekt tutaj. Mogę Wam go ciut-ciut dołożyć. O, tak to wygląda. Taka piękna tafla w zimnym odcieniu. No mi podoba się naprawdę bardzo, bardzo. Bardzo delikatne, subtelne rozświetlenie. Ja nie lubię takiego nachalnego, takiego wyglądającego sztucznie. Ten efekt podoba mi się bardzo i nigdy bym nie przypuściła, słuchajcie, że za cenę 3 funtów można mieć tak fajny rozświetlacz. Naprawdę dość spora gramatura, 8 gram. Super, po prostu polecam serdecznie. I rzecz ostatnia, nie, przedostatnia, przepraszam, paletka. Co prawda ja chyba nie widziałam paletki, wiem, że ona jakoś inaczej zupełnie wyglądała, ale to chyba była paletka, nie wiem z czym to właśnie, tam był puder. Ja nie wiem, czy widziałam paletkę Fenty Beauty. Nie mogę teraz sobie skojarzyć, czy miała tam, czy w serii Rihanny była też coś takiego, ale no ona mi się kojarzy z Fenty Beauty. Ja nie wiem, może się mylę, więc mnie poprawcie, może to zupełnie coś innego, ale tutaj kształt zdecydowanie przypomina mi Fenty i w środku kształt cieni też przypomina mi Fenty. Nie mamy co prawda tutaj lusterka, mamy tutaj folię, więc fajna sprawa. Nie ma lusterka, opakowanie jest takie holograficzne, papierowe, no i tak prezentują się cienie. Cienie są naprawdę super, również zrobię Wam, no teraz może Wam pokażę tylko z 2 chociaż jakieś tam kolorki. Tak wyglądają na palcach, tak wyglądają na swatchach. Powiedzcie, że nie ma mocy, no po prostu coś super ekstra. Także ja całość paletki Wam poswatchuję w oddzielnym filmiku, także no nie wiem, ale ja to skojarzyłam z Fenty. Także takie oto kolorki są w tej paletce. Mam nadzieję, że to światło Wam tutaj jakby nie psuje tego, żeby widzieć i wydobyć każdy kolor z tej paletki. Naprawdę wygląda to cudnie, bardzo fajne. Tutaj mamy ciepłe, tu mamy trochę zimne, także dla każdego coś dobrego. Pokażę Wam też ten cień, bo on jest taki dość rzucający się w oczy i może być ciekawym cieniem, coś takiego. To jest taki szary, taki troszeczkę mieniący się jakby na biało, lodowo, na nie wiem, bardzo taki, nie wiem, no nieokreślony bym nawet rzekła. Cena tej paletki to chyba było 4 funty. Eyeshadow. 4 funty. 4 funty taka paletka. Uważam, że naprawdę super. Ile tu mamy cieni?
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cieni za 4 funty. Super ekstra. Więc to jest rzecz kolejna. Dobra, lecimy dalej. Ostatnia rzecz z Primarka to jest w takiej, z takiej pięknej serii Alicja w Krainie Czarów, Alice in Wonderland, lipstick. Tak mi się spodobał, że słuchajcie, były 3 albo 2 odcienie, teraz nie pamiętam, albo trzeba było 2. Był różowy, był taki nude. Nie, 2 były chyba. Nude i różowy. I pełno było tych różowych, ten nude się po prostu wyprzedał. Nie było nic. Leżały 4 testery, znaczy testery, 4 pomadki otwarte. Widać było, że używane. W tym właśnie była też ta. Ona była do tylko kawałeczka zafoliowana, ale nie miała napis tester. Ja zapytałam się, czy mają po prostu więcej tych produktów, bo ja bardzo chciałabym nabyć ten kolorek. Okazało się, że niestety nie ma ich już w ogóle na stanie. Więc uznałam, że na tyle ten kolor mi się podoba, słuchajcie, i tak bardzo chciałam tą pomadkę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda w ogóle. A pomadka, zaraz Wam pokażę, jest w kształcie serduszka. Na tyle ją chciałam, że po prostu poprosiłam o zniżkę, więc dostałam chyba 50 pi czy 60 pi zniżki na pomadkę, która leżała do połowy zafoliowana. Było widać, że ktoś już ją słoczował. Ja sobie ją przetarłam, było widać ślady użytkowania, ale zobaczcie jeszcze, ile tej pomadki mi zostało. Tak wygląda, jest tak wygrawerowana właśnie, tak serduszko, znaczy wygrawerowana. Jest po prostu w kształcie serduszka i kolorek jej taki. Bardzo, bardzo piękny nudziak, pomadka jest kremowa, mięciutka, fajnie nawilżająca, więc bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam mimo wszystko ją nabyć. Jeszcze raz pokażę, taki fajny przybrudzony róż, bardzo ładnie widać, jak ona nawilża usta, bo jest taka kremowa, także mega, mega się cieszę. I cena tej pomadki to chyba, kurczę, chyba 2 funty, ale zaraz sprawdzimy. To chyba to, czyli zamiast 3 funtów zapłaciłam 2,70, więc przepraszam, obniżyli mi 30 pi. Niewiele, ale i tak się cieszę, że mimo wszystko ją mam, więc cena chyba 3 funty, aczkolwiek dziwne, ja myślałam, że ona mniej kosztowała. Nieważne, więc to są wszystkie rzeczy zakupione w Primarku. Czy coś jeszcze, chyba moje dziecko jeszcze coś sobie kupowało, ale oczywiście już te wszystkie rzeczy są gdzieś tam rozparcelowane. Plecak też Oliwia kupiła ostatnio, ale też Wam nie pokazywałam. Z LS oczywiście taki holograficzny, pokażę Wam przy okazji, bo Oli ma go w szkole. Lecimy dalej, bo co tu jeszcze? To właśnie nie wiem, to chyba było w TK Maxie. Teraz w ogóle chyba będą rzeczy z TK Maxa. Nie wiem, czy wszystkie. Nie, to jeszcze chyba tylko kupiłam, słuchajcie, w Superdragu, tam gdzie, coś już pokazywałam, to chyba było też Superdraga, także i tam gdzie chyba paletka ta orange, także jeszcze zakupiłam maseczkę, nie wiem z czego to jest, SOAE, tak to wygląda, tutaj jest nazwa, 4 funty ona kosztowała, Mycolagen Hydrogel Lip Patch. Także taka maseczka na usta, jednorazowa, zmiękczająca, nawilżająca i niby uwydatniająca, uwypuklająca usta. 4 funty, więc to jeszcze dopowiem. Dobra, i teraz mamy TK Maxa i to już będzie końcówka chyba. O nie, jeszcze są super draga. To nic, najwyżej będą pomieszane. Kolejne rzeczy, jakie tutaj mam z Superdraga, jest to zestaw z Bariem Glossy Liquid Lip Lacquer and Lip Liner. I jest to taki lip kit Gloss Me Up, Gloss Kit Baby. Tak się nazywa, tutaj jest Gloss Kit Baby. Tak wygląda opakowanie. I to był kolorek, który najbardziej mi się podobał. Ja ten produkt miałam na wyjściu w sobotę. Tak wygląda konturówka. Konturówka jest fajna, mięciutka, super się używa. Produkt pachnie czymś, ale ciężko mi określić czym. I bardzo fajny daje efekt. Powiem Wam, że tak z jednej strony, gdyby był bardziej trwały, to przypominałby mi, słuchajcie, ten zestaw Huda Beauty, właśnie ten z tymi takimi ustami. Tak by to wyglądało, konturówka plus właśnie ten błyszczyk. Jak widzicie, to jest taka fajna tafla, taka bardzo świecąca, mieniąca się. Także ja Wam polecam serdecznie Bariem i to nie było drogie, bo to kosztowało, słuchajcie, chyba, nie, nie powiem Wam, chyba po prostu Wam powiem dokładnie cenę. 99, no to i tak nie mało. To sorry. 6,99. Widzę tu jeszcze, że coś było, czekajcie. Makeup Revolution, co to było za 5? Aha, Makeup Revolution, czyli rzecz następna. Brow Tint, poleciła mi tutaj Patrycja, zobaczymy, sprawdzę, rzekomo fajny produkt, ja się takich produktów bałam, wiem, że z Maybelline widziałam też filmiki, dziewczyny jednak nie były jakby zachwycone efektem tych
tatu do brwi. Spróbujemy, sprawdzę, najwyżej szybko będę zmywać czy tam ścierać w razie czego. Więc to chyba właśnie kosztowało 5 funtów. Potem właśnie Lip Kit Baby 6,99, czyli dokładnie ten produkt. Terapii to chyba jest to, czyli to mamy Argan Hair Therapy, głębokie oczyszczenie, szampon głęboko oczyszczający, takie, o, takie coś, i cena jego to 3,99. Pachnie tak sobie, tak jakoś ani słodko, ani rzeźko. Zobaczymy, sprawdzimy, przetestujemy z takimi drobinkami, z takimi kuleczkami. On jest w środku, nie wiem, czy to widać. Więc to jest rzecz kolejna. Dalej Elvive, to jest ta właśnie odżywka, czyli to Double Elixir 4,65. Dalej Nip and Fab, to już wiem, czyli ten produkt, który Wam pokazywałam na początku. Cena 4,95. So a Mask, czyli ta maska właśnie do ust, o dokładnie ta, kwota 3,99. I co tu jeszcze mamy? I już nic nie mamy. A jeszcze kupiłam, aha, to był w TK Maxie chyba, dobra, to był w TK Maxie. Jeszcze w TK Maxie zakupiłam, słuchajcie, szampon, nie, odżywkę. Zaraz Wam pokażę, nie będzie tutaj, jest Beauty, Beauty, Beauty. Ona chyba kosztowała 3,99, nie jestem pewna, ale z Palmersa odżywka, ta moja taka seria kokosowa, więc odżywka już jest w łazience. Dalej rzecz kolejna to jest Tony Moly Banana Sleeping Pack, znana wszystkim, rozsławiona maseczka do twarzy. Jeden raz zastosowałam, wydaje mi się, że będzie bardzo fajnie trwała, bardzo, bardzo pięknie pachnie. Kocham ją za zapach, bardzo fajna konsystencja, taka dość gęstawa jest ta formuła, naprawdę super sprawa. Także a zapach to jest po prostu, to jest kosa. To jak to pachnie, wiecie, że ja uwielbiam zapach banana, już Wam to mówiłam, pod prysznicem czy w wannie, uwielbiam. Także bardzo się cieszę, że to znalazłam. Magic Food Banana 7,99, chyba normalna cena, słuchajcie, to jest coś około 13, czy 12, czy 11 funtów, więc i tak super. Mogę wyrzucić opakowanie, więc to jest rzecz kolejna. Rzecz jaką znalazłam w TK Maxie, jest to produkt Ingrid Cosmetics Make Up Base. I jest to baza pod makijaż, wypełnia zmarszczki i linie mimiczne. Ja mam ją dzisiaj co prawda na twarzy, zbyt wiele jeszcze Ci nie zauważyłam, czy jakieś tam mimiczne mi wyrównała. Może faktycznie troszeczkę tutaj w tej okolicy przy ustach gdzieś tam słabiej je widać, może ciut słabiej przy oczach, ale zobaczymy, po dłuższym czasie Wam powiem. Przedłuża trwałość makijażu każdy rodzaj cery. Cera szczególnie sucha i odwodniona. Z 20, znaczy 20, nie z 20, 26 to jest właśnie tak, jak mi napisała jedna z Was, cena jakby producenta, a cena TK Max 7,99. Także jak ja to mówię, z 26 mamy cenę 7,99. Udoskonala cele i zapewnia jej perfekcyjny wygląd. Zawarte w produkcie nowoczesne składniki łączą w sobie zdolność natychmiastowego wypełniania linii mimicznych oraz głębszych zmarszczek z jednoczesnym rozpraszaniem światła na skórze. No, także Wrinkle Correcting. Zobaczymy, po dłuższym czasie używania Wam powiem, użyłam to dokładnie pierwszy raz dzisiaj do filmiku właśnie, więc teraz mam to na twarzy, ale dość w niedużej ilości. Także Ingrid, coś takiego, nie mogę powiedzieć, czy polecam, ale sprawdzę, to Wam dam znać. I co? I Olivia zakupiła sobie jeszcze tutaj dwie jakieś maseczki. Calming Cheek Patch, czyli maseczka taka nawilżająca, słuchajcie, ujędrniająca z Etude House do policzków. Może być śmieszna, widzę, że będzie chyba śmieszna. Goodbye Miss Rosie Cheeks Calming Cheek Patch. Taka oto maseczka i Olivia dała za to funt 99, więc sobie będzie mogła dzisiaj zastosować. Więc to jest rzecz pierwsza i ostatnia rzecz, słuchajcie, z naszego shoppingu, to jest w trzech krokach również maseczka 2,99, otwierająca, czyszcząca i zamykająca pory. Taka oto maseczka, również z Etude House, maseczka w trzech krokach. Także Clear Nose Kit. No, także super. Będzie mogła sobie zastosować na swoje zaskórniki. I to by były chyba wszystkie moje zakupy.
Myślę, że chyba wszystkie. Resztę chyba tutaj z tych rzeczy, co mam, to już widziałyście. Także tak by się prezentowały moje wszystkie zakupy. Mogę już wyrzucać paragony i wszystko, i opakowania, kartoniki itd. itp. Jak zrobię, zastosuję sobie to na brywi, to Wam dam znać na pewno, jak się spisało. No i co? Ja Wam bardzo dziękuję za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Nie jest on krótki, ale też rzeczy nie było mało, więc nie ma się co dziwić. Ja się zabieram teraz do kolejnego filmiku. Was serdecznie pozdrawiam. Zapomniałam nawet, że już mam zimną kawę. Mam nadzieję, że moje nowe tło Wam odpowiada, Wam się podoba, bo mi podoba się bardzo. No i co? I żegnam się z Wami. Także słyszymy się całkiem niedługo. Piszcie oczywiście w komentarzach, czy macie któryś z tych produktów, czy znacie, czy lubicie, czy polecacie, czy też nie polecacie. Co o nich sądzicie? Czego byłybyście ciekawe? Jeżeli czymś Was zainspirowałam, to oczywiście też również napiszcie, również mi napiszcie w komentarzach pod tym filmem, co przykuło Waszą uwagę, co na przykład po tym filmie zakupiłyście i u Was się również sprawdziło. Będzie mi bardzo miło czytać takie komentarze. No, oczywiście, jeżeli kupiłyście coś za moją namową i się nie sprawdziło, również piszcie mi w komentarzach, żebym wiedziała, jak u każdego spisuje się dany produkt. No, więc to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi. Cześć, cieplutko, buziaki dla Was. Bajo!